Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem, będzie to haul zbiorczy. Wpadło ostatnio znowu kilka rzeczy w moje ręce. Jest teraz sezon właśnie ten wyprzedażowy, a więc kupiłam troszkę ubrań, kupiłam też pielęgnację, jakieś tam gadżety. Pokażę Wam może po prostu, co wpadło ostatnio w moje ręce. Zacznę od tych najmniejszych rzeczy. Jakiś czas temu odezwał się do mnie pan z drogerii pachnijmy.pl. Jest to drogeria internetowa, kosmetyczna. Jest tam bardzo dużo perfum dobrych, tanich, właśnie niskich cenach. Również możemy znaleźć tam kosmetyki, pielęgnacje, różnego rodzaju balsamy. Będzie tam naprawdę mnóstwo rzeczy. Dostałam od tego pana próbki. Będą to właśnie próbki zapachu męskiego. Jedna została już u mojego taty, bardzo jest zadowolony z tego zapachu i możliwe, że nawet kupi sobie za jakiś czas pełnowymiarowy produkt. Dostałam właśnie 4 próbki. Tutaj będzie to zapach Bulgari, BV Elgari. Ciężko mi powiedzieć, jak dokładnie to się wymawia. Będzie to właśnie woda toaletowa. Bardzo ładny, męski zapach. Tata, gdy dostał tą próbkę, od razu oczywiście gdzieś tam się wytyciał, podotykał, wyperfumił i mówi, że naprawdę mu się podoba, używa tego cały czas, jest zadowolony. Jak nagram Wam właśnie ten film dzisiaj, to też pewnie jeszcze jedna powędruje do niego i 2 oddam Łukaszowi. Zobaczymy, no myślę, że Łukaszowi też się spodoba, ponieważ według mnie jest to bardzo ładny zapach. Tak jak mówię, możecie na tej stronie znaleźć mnóstwo kosmetyków, perfum, pielęgnacji ciała, nie wiem, czy też nawet do włosów nie ma jakichś produktów, a więc możecie zajrzeć, zerknąć sobie, co tam ciekawego jest. Myślę, że ja też za jakiś czas złożę sobie tam właśnie zamówienie. Dalej, jeżeli chodzi o takie produkty kosmetyczne, w Rossmanie zakupiłam mega pakę 3x12 sztuk i jest to antyperspirant w chusteczce. Powiem Wam szczerze, że nigdy czegoś takiego nie używałam, ponieważ zawsze używam swoich właśnie tych sprawdzonych produktów. Przeważnie są to właśnie spreje. I powiem Wam, że zaskoczyła mnie ta forma. Stwierdziłam, że coś nowego, coś do przetestowania, a więc wezmę, sprawdzę, wypróbuję. Jednej chusteczki już użyłam, wypróbowałam i powiem Wam, że jak wyjęłam tą chusteczkę z opakowania, to strasznie śmierdziała. Mówię, Boże, to ma być antyperspirant, tak śmierdzi, co mam z tym zrobić? A okazało się, że po nałożeniu na ciało zapach pięknie się ulotnił i był delikatny. Bardzo ładnie pachniał, był taki słodki, a więc myślę, że to może być hit. Hit, który na pewno dam Wam znać, na pewno czy się sprawdził, czy nie. Jedno opakowanie wędruje do mojej torebki, a więc będę miała je przy sobie. Myślę, że fajna alternatywa, jeżeli zapomnimy jakiegoś sprayu, to te chusteczki, czy nawet wytrzeć dłonie, czy właśnie gdzieś zadbać o tą higienę możemy bez problemu, ponieważ dużo miejsca to nie zajmie. Za 3 takie sztuki zapłaciłam chyba 4 zł, 3,99, więc niedużo. Dalej kolejne produkty. Kupiłam sobie zapas tego kremu do rąk, Garnier. Intensywna pielęgnacja, bardzo słoje skóry, bardzo lubię ten krem. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że tylko po niego sięgam. Bardzo go lubię, teraz był w promocji. Mój już się kończy, a więc ten po prostu wędruje na jego miejsce, bo od razu kupuję, jak tylko się kończą, aby nigdy mi go nie zabrakło. Używam go od rana do wieczora, codziennie, non-stop. Kolejnym produktem będzie to matowy brązujący puder w kamieniu i będzie to produkt Skobo. Jest to ten drugi bronzer, jeden już mam. Ja mam Sahara Sand 308, a ten kupiłam w kolorku 311, Nubian Desert i tutaj on jest, już Wam pokazuję, właśnie jest troszeczkę ciemniejszy od tamtego, jeszcze go nie używałam. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Kupiłam go też na promocji w Naturze, teraz właśnie było 40%. Jak opublikuję ten film, to nie wiem, czy dalej będzie, czy nie będzie już, ale było 40% ponownie na szafy właśnie z kolorówką, a więc stwierdziłam, że go po prostu kupię i przetestuję ten drugi kolor. W Kobo dorwałam jeszcze 2 cienie, pokażę Wam tak. Jeden jest taki różowy, troszeczkę jakby koralowy, a drugi, ten tutaj, będzie tak jakby fiolet. Wpada w takie właśnie odcienie fioletu. Tutaj mam też opakowanie z Kobo, takie matowe, które kupiłam na tej promocji 40% jakiś czas temu, który też link macie na kanale, też ten haul nagrywałam i wrzucałam. I teraz dokupiłam po prostu sobie dwa cienie. Nigdy takich cieni nie używałam, takich kolorków. I zobaczymy, jak będą po prostu u mnie wyglądały na mojej powiece, jak będą podbijały tęczówkę oka. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Jeżeli mi się spodobają, to jeszcze po prostu sobie dokupię. Jeżeli znajdę numerki, to jeszcze Wam w opisie podam dokładne numery tych dwóch kolorów, a więc będziecie mogły sobie zerknąć. Dobra, przejdę teraz do... o, może kosmetyczkę pokażę Wam. Kupiłam sobie w Rossmanie taką dużą kosmetyczkę. Jest to taki pudrowy róż i ma tutaj właśnie szare kropeczki. Jest bardzo pojemna, bardzo duża. Bardzo mi się spodobała, była przeceniona z chyba 35 na 24 zł. Więc stwierdziłam, że taka duża, jak będę jeździć do domu, to wszystko mi się tu zmieści. Tutaj mam sobie właśnie suwak, pochowam jakieś pędzle pewnie. W środku jest taka duża, tutaj po bokach ma jeszcze taką jakby siateczkę, więc możemy sobie coś z jednej i z drugiej strony coś powkładać. Tutaj jest duża pojemność, a więc tak jak mówię, jest ona bardzo wysoka, pojemna, nie zapłaciłam dużo, a taka kosmetyczka jednak jest na lata, więc myślę, że będzie mi służyć. Fajnie wygląda, jest taka bardzo dziewczęca, bardzo mi się spodobała. Dalej w Rossmanie też kupiłam sobie na taki, w tej cenie na do widzenia zestaw do fondue. To jest niby Happy Valentine's Day, ale to po prostu stało i musieliśmy zdjąć to z półki, a więc cena na do widzenia to było chyba 9,99, jeżeli się nie mylę. Jest to taki fajny, mały zestaw do fondue, składany właśnie z dwóch części. Wkładamy sobie tea light tutaj pod spód. Na górze oczywiście wlewamy sobie, nie wlewamy, wkładamy czekoladę, później ona się nam rozpuszcza, a więc z owocami możemy sobie wcinać. Tutaj jest właśnie spód. Jest to takie jak moja dłoń, więc całkiem spore. Nie jest to malutkie. I pokażę Wam jeszcze tą górę. I ona wygląda tak jak taka zwykła miseczka. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w całości. O! Tak się prezentuje. Zawsze chciałam kupić sobie taki duży zestaw do fondue, ale no jednak szkoda było mi pieniędzy. A tutaj taki malutki zadyszkę, więc mówię, w sam raz do takiego małego pokoju w sam raz będzie pasował. Dalej, będąc w Pepco, kupiłam sobie kolejną piżamkę. Bardzo zbliżona do tej, co kiedyś wrzucałam właśnie z Terranowy na Instagram zdjęcie. Bardzo Wam się spodobała. I teraz jak zobaczyłam tu w Pepco, to też stwierdziłam, że ją sobie kupię. Tutaj jest ona na takie jakby ramionka. Tutaj ten materiał jest taki jakby prążkowany. I tutaj mamy taki właśnie obrazek. Love and Coffee. Bardzo fajna, taka też w takim kolorku różowym. Bardzo ładna, całkiem fajnie wykonana. W ogóle w Pepco są śliczne piżamki. Pisałyście mi też, że bielizna jest bardzo ładna i dobra jakościowo, więc przejdę się któregoś dnia pewnie i coś sobie jeszcze wybiorę. I do tego są takie spodenki, też taki jakby biały kolor w różowe kropki, a więc też taki komplet. Fajnie wygląda, a kosztował chyba 20 zł za całość, więc też niedużo. No i standardowo, jak jestem w Pepco, to zawsze dokupuję sobie te stópki. Są genialne, za parę zapłaciłam 3,99, a więc u Semaka za dwie sztuki. Bardzo je lubię, są bardzo wytrwałe, bardzo długo się u mnie trzymają. No i zawsze po nie sięgam, bo się zużywają, jak się chodzi, więc warto mieć na zapas. Będąc w domu, gdy miałam te kilka dni ostatnio, odpoczynku już po sesji, pojechałam sobie do takiego miasta obok i tam, nie wiem czy u Was też są te sklepy, ale u nas jest taki sklep Stonoga z takimi jakby tanimi butami. Te same buty, które widziałam w innych sklepach kosztują na przykład 70-80 zł, a tutaj w tej Stonodze na przykład kosztują 3 razy mniej. Dlaczego? Nie wiadomo. Pudełka są takie same, buty są takie same, metki są takie same, no ale cena jest inna. Myślę, że to po prostu ma się tym, że po prostu inny sklep sobie marżę narzuca i po prostu bierze za nie więcej. Tutaj akurat będąc w tym sklepie skusiłam się na takie buty. Są one po prostu obłędne, zwykłe, białe, takie jakby Adidasy. Tutaj właśnie ten wzór kwiatowy. Bardzo są zbliżone właśnie, zbliżone są swoją budową chyba do Nike, tylko nie wiem dokładnie, nie pamiętam nazwy tego modelu, ale takie zwykłe do, nie wiem, do chodzenia tam codziennie gdzieś tam, nie wiem, do sklepu wyjść albo nawet na miasto skoczyć. Są takie piankowe, lekkie, nic się tutaj z nimi złego na razie nie dzieje, z tego co widzę są całkiem dobrze wykonane, fajnie się prezentują, też na Instagramie jest zdjęcie, więc możecie zerknąć. Są bardzo ładne, a zapłaciłam za nie, nie wiem czy uwierzycie, 24,90, a więc jak za buty takiej jakości to powiem wam, że to jest jak za darmo. W tym sklepie często kupuję buty i powiem wam, że mam je naprawdę rok, 2 lata, a więc nic złego się z nimi nie dzieje. Te też mi się bardzo spodobały i stwierdziłam, że no za takie pieniądze to no grzech nie wziąć. Dalej, jeżeli chodzi o ubrania, o odzież, to, a może nie, zanim zacznę jeszcze z odzieżą, pokażę wam jeszcze książkę. Byłam teraz też na tych wyprzedażach właśnie w galerii. Nie kupiłam jakoś dużo ubrań, w sumie to mało co mi się podobało. W galeriach jest wszystko dla wszystkich. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, ale jak poszłam, to powiem wam, że wszystko jest takie przebełtane, przebybrane, większość leży na podłogach, niechlujnie wisi na tych wieszakach. Wszystko widać, że jest wybrudzone podkładami. Ja nie wiem, jak kobieta może przymierzać białą koszulę i ciągnąć ją po tym ryju, po tej twarzy. W ogóle dlaczego tak się robi? No nie róbcie takich rzeczy. Przecież ktoś, kto wchodzi do sklepu, to chce kupić czyste ubrania, a nie takie wypaćkane czerwoną szminką albo podkładem. Przecież wiadomo, że później ciężko jest to domyć, jak taka bluzka wisi w sklepie ileś tam dni czy tygodni, tak? Później nikt tego nie kupuje, wiadomo. A jednak szkoda, bo jak komuś coś się podoba, to chciałby to wziąć. No ale mniejsza o to, no nic tam w sumie dla siebie nie znalazłam, kupiłam zaledwie 3-4 rzeczy, więc no niedużo w te wakacje jakoś, no nie było takiego szału, nie wpadło mi aż tyle rzeczy w oko. Dobra, będąc w galerii kupiłam sobie książkę Magię Sprzątania. Na pewno słyszałyście o niej, na YouTubie było o niej głośno w tamte wakacje. Bardzo dużo youtuberek czytało, chwaliło, polecało i nie wiem czy wiecie, ale jestem ogromnym chomikiem. Mówiłam o tym pewnie nieraz. Mam mnóstwo rzeczy, mnóstwo kosmetyków, mam mnóstwo gadżetów, pierdół, które w ogóle nie są mi potrzebne tak na dobrą sprawę, ale je trzymam. Trzymam je, chomikuję, no bo szkoda wyrzucić, no bo przecież kiedyś kupiłam, wydałam pieniądze, więc dlaczego mam teraz to wyrzucić, skoro kupiłam, tak? Ale stwierdziłam, że jest tego już trochę za dużo, więc może ta książka wpłynie na to, że troszeczkę uporządkuję sobie to wszystko, ogarnę, jakoś wysprzątam i no może jakoś to po prostu wszystko jakoś ogarnę. Zobaczymy. Na razie zaczęłam czytać, jestem na 23 stronie, to jest dopiero wprowadzenie, a więc dam wam znać za jakiś czas, czy mnie wciągnęła, czy mi pomogła, czy może jednak nie. Dobra, przejdę do ubrań, szybko wam pokażę, bo widzę, że karta mi się kończy. Zwykła taka bluzeczka, zwykły t-shirt z takim jakby nadrukiem, takim odstającym. Kupiłam za 20 zł w Sinsay. Taki zwykły biały do spodni. Bardzo fajny materiał, lubię te t-shirty. Pokażę wam jeszcze gdzieś tutaj pewnie na przebitce, jak wygląda na mnie, jeżeli mi się uda nagrać oczywiście. Nie krzyczcie na mnie, jeżeli mi się nie uda i nie wrzucę, ale po prostu, no tak jak mówię, nie zawsze w tym akademiku mam taką możliwość. Taki zwykły biały t-shirt, 2 dyszki. Dalej w Stradivariusie również biały t-shirt z taką ogromną kieszonką. Kupiłam za 30 zł? Tak, 30 zł, taki biały w paski, więc na lato w sam raz. Bardzo lubię takie lekkie, luźne t-shirty. W Stradivariusie również kupiłam sobie shorty, takie zwykłe, jasne, jeansowe shorty. Fajnie wyglądają, tutaj są poprzecierane, tutaj mają troszeczkę podwiniętą tą nogaweczkę. Za shorty zapłaciłam 50 zł, były przecenione z 70. Takie, tak jak mówię, takie zwykłe na lato, ponieważ nie miałam takich jakby do wyjścia gdzieś tam do t-shirtu na plażę. Takie zwykłe, ale fajnie wyglądają, fajnie też wydłużają nogi optycznie, a więc niedużo zapłaciłam. No za takie shorty to normalna cena. W Hausie w ostatniej chwili złapałam jeszcze koszulę, która niestety była bez guziczka, no ale mówi się trudno, bardzo mi się spodobała. Zapłaciłam za nią 40 zł z 70. Jest to taka ciemnogranatowa koszula w takie ptaszki. Są to różowo-błękitne ptaszki. Tutaj ma z przodu ta koszula dwie kieszonki. Jeżeli mi się uda, tak jak mówię, to wrzucę Wam jakieś przebitki, a jeżeli nie, no to przepraszam. Tutaj koszula jest troszeczkę dłuższa, a więc bez problemu możemy ją sobie chować w spodnie właśnie. Możemy jakąś koszuleczkę białą pod spód zarzucić, też będzie fajnie wyglądać. Jest ona na guziczki. Ja mam tą akurat w rozmiarze L, bo to była chyba ostatnia, ale bardzo ładnie wygląda. Lubię takie luźniejsze rzeczy, a więc mi to nie przeszkadza. Dobra, jeżeli chodzi o moje zakupy wyprzedażowe i takie z ostatnich właśnie tygodni, to będzie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że coś Wam wpadło w oko. No i co? I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa!